Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj dowiecie się, czy warto było grać w małpy i czy warto grać w małpy, bo tak się nazywa gra, ale też inaczej mówią na to papier, kamień, nożyce. No bo tak w sumie ma nazwę, ale dobra, przejdźmy sobie do samego omówienia tej gry. Link oczywiście będzie w opisie. Wchodzimy sobie w zakładkę Gamerster Farms. Na czym polega, jak są wypłacane nasze nagrody. Oczywiście jesteśmy na etapie tym, że mamy już wypłacone 573 tysiące tokenów na półtora miliona. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Jeżeli to się wypłaci, jeżeli dojdziemy do tego faktem maksimum, no to pojawi się podobno kolejna gra. To jest moje NFT, które kupiłem. Oczywiście mogę je sobie usunąć i sprzedać. Natomiast na razie póki co nie będę tego robił. Też przejdziemy sobie do zakładki NFT, gdzie mamy właśnie od tej gry NFT, możemy je kupić. Najtańsze teraz NFT stoi po $440. Ja za swoje dałem, już mówię, kupione po cenie, przepraszam, tu jest kupione BOAT 0.86 BNB, czyli gdzieś w okolicach tego samego. Możliwe, że jak wejdzie druga gierka, no to cena BNB, znaczy tego cena NFT wskoczy na przykład, nie wiem ile, ale może skoczyć na przykład na 2, na 3. Bardzo możliwe, bo gra cieszy się dużym zainteresowaniem, chociaż no pojawiają się skamerzy, boty i te sprawy. Jak wygląda samo otrzymywanie nagród? Za 5 gier mamy 2,5 tokena BAS dla czempiona, dla rozgrywającego i 2,5 tokena dla właściciela. Skoro ja jestem właścicielem, no to mam 100% nagrody, czyli 2,5 i 2,5, czyli razem 5 tokenów za 5 gier. Za zakończenie, za ukończenie 500 gier otrzymujemy 220 tokenów. Zaraz też przejdziemy do ceny. Ale oczywiście, jeżeli nie jesteś posiadaczem, możesz takie NFT leasingować, wziąć sobie leasing. Ja akurat taki leasing zrobiłem i zaraz wam pokażę tutaj na monitorze. O, proszę bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 NFT sobie wypożyczyłem i grałem. Stukałem każdego dnia klikami. I dzięki temu udało mi się zebrać fajne nagrody. Fajne nagrody? Ale mniejsza z tym. Grałem od wczoraj, od 29 o godzinie 14 do dzisiaj, do godziny 14. No może nie, może krócej, 24 godziny minus noc, jakieś 5-6 godzin. Dajmy sobie, że graliśmy 16 godzin. Za 16 godzin zebrałem około, już mówię, możemy sobie wyjść z zakładkę właśnie naszego basu. 308 tokenów udało mi się zebrać w ciągu tej rozgrywki. Zamienimy sobie na USDC. Na ten moment cena za jeden token basu to jest gdzieś około 58 centów. Możemy zauważyć ATH na poziomie, zaraz jeżeli nam się wykres załaduje, na poziomie prawie dwóch dolarów, więc prosty kalkulator. Mamy 300 tokenów razy 2 to jest około gdzieś $600 razy 4,10, tyle jest za dolar, to jest 2460 zł za jeden dzień. Możliwe, że się da tyle zarobić, chociaż na ten moment, jeżeli tak jak mówię, cena jest 0,58, no to mamy tutaj prosty przelicznik $180, a tym samym $180 razy 4,1 to jest 738 zł. Tyle udało się zarobić podczas jednego dnia grania w grę. Jak ta gra wygląda, bo to też was pewnie będzie ciekawić, no to zalogujmy się na naszą grę, bardzo piękną, bo granie papier, kamień, nożyce na pewno kogoś nie znudzi. Przechodzimy do zakładki granie, tu oczywiście powstanie też turniej w międzyczasie. Wybieramy nowa gra i gramy. Gramy w grę, dajemy raidy i czekamy na zawodnika, który nam się pokaże, ujawni. O, I give only paper. On będzie grał tylko papierem. Naprawdę to będzie dobre.
Ja, no dobra, no to skoro daję papier, no to ja sobie dam nożyczki. I szybko sobie rozegram taką. Przepraszam, i tak też można grać. Że jeżeli trafią się osoby, które właśnie będą w ten sposób grać, różne powstają lobby. Różne nazwy, tak naprawdę, tak, że każdy sobie ułatwia sprawę, chociaż w tym momencie gra jest wstrzymana do 5 stycznia, bodajże z tego względu, że dużo botów jest i przez to, że dużo botów jest, no to wiecie, oni oszukują i ale nieważne. Oni oszukują i zbierają nagrody. No i tak właśnie wygląda jedna gra, 5 rund. Zajmuje gdzieś przeciętnie 2 minuty, więc możecie sobie też obliczyć, ile mi to zajęło. Chociaż grałem tak jakby na leasingowych też kartach, bo wypożyczałem NFT, ale miałem swoją małpkę, która mi zarabiała. No i to w sumie tyle. Czyli z takiego wniosku można wyciągnąć, ja sobie to zeswapuję. Trochę zbyt wielki slip. Dajmy sobie na 7, może na 5 da. Też nie pójdzie na 5. To może dajmy sobie na 7, 8, obojętnie 9 może. Price update. Zobaczmy, czy przejdzie. Powinno przejść. Close. I powinno, wydaje mi się, już zatwierdzić tego słopa. Okej, okay, udało się. Udało się. Mamy już swoje USD, czyli tak jak mówiłem, za taki dzień grania w grę normalnie, przy normalnym graniu, możemy wyciągnąć gdzieś w okolicach 700 zł. A przy wzroście takim jak było ATH 25, mogło to przełożyć się na kwotę ponad 2000 zł. Także, czy warto grać w grę Block Apex Scissors? To już musicie sami sobie odpowiedzieć. Ja swoje tokeny sprzedałem. Jeżeli będzie kolejna gra z tej serii, to na pewno NFT się będę pozbywał. Nie jest w sumie za późno, chociaż teraz jest przerwa i nasze statystyki, nasze gry już nie są wliczane, z tego mi się wydaje. Więc w sumie to tyle, jeżeli chodzi o taki odcinek krótki w sumie. Czy się opłaca grać w gry NFT? To już musicie sobie odpowiedzieć sami. Ja was zostawiam z tą myślą. Miłego dnia i tyle. Do następnego filmu. Cześć.